Dzień dobry, witam Was moi drodzy. Dzisiaj znajdujemy się w tętniącym życiem Chicago, które skrywa jedną z największych tajemnic XIX wieku. Co wydarzyło się w niedzielny wieczór 8 października 1871 roku? A właściwie co spowodowało jedną z największych katastrof w dziejach Stanów Zjednoczonych, którą dzisiaj nazywamy Wielkim Pożarem? W tej sprawie bardzo mało rzeczy mamy pewnych. To, co wiemy na pewno, to to, że dzień wcześniej, 7 października, chicagowscy strażacy walczyli ze sporej wielkości ogniem, który udało się opanować. Nowy pożar wybucha około godziny 21. 40 minut później osiąga już spore rozmiary, dlatego pracownicy okolicznej apteki decydują się powiadomić straż pożarną. Jednak dyspozytor, który obserwuje miasto, uważa, że łuna ognia pochodzi z wczorajszego pożaru, a nie z tego nowego. I to był niewybaczalny błąd. Jednak w pewnym momencie dyspozytor go zauważa i wtedy wysyła wody strażackie, niestety popełniając następny błąd. Dlatego, że wozy są wysyłane w niewłaściwym kierunku, upływają kolejne cenne minuty. Pożar w pewnym momencie osiąga już tak spore rozmiary, że nie jest do opanowania. Pojawia się pytanie, dlaczego tak się stało? Przesądziły o tym co najmniej trzy czynniki. Po pierwsze, zbyt późna reakcja. Do błędów dyspozytora doszło jeszcze ogromne zmęczenie strażaków po walce z pożarem dzień wcześniej. Po drugie, Chicago nie na darmo nazywane jest wiecznym miastem, a zasłużyło na to miano za sprawą silnych wiatrów wiejących od strony jeziora Michigan. Tego dnia również wiał bardzo silny wiatr, który przenosił kulę ognia z południa na północ miasta w stronę jego centrum. I wreszcie po trzecie, większość infrastruktury miejskiej, większość budynków w tamtym czasie była wykonana z drewna. Z drewna wykonane były nawet chodniki. Dlatego kule ognia, które były przenoszone przez wiatr, miały tak bardzo ułatwione zadanie. Ale ktoś może zauważyć, że Chicago jest bogate w sieć rzek i mniejszych dopływów, które przecież stanowią naturalną barierę dla pożaru. I byłoby w tym bardzo dużo racji, gdyby nie lekkomyślna polityka ówczesnych władz miasta. Dlatego, że władze zadecydowały, aby tworzyć magazyny drewna, takie małe składziki, właśnie na brzegach rzek, po jednej i po drugiej stronie. I wystarczył mały podmuch wiatru, któremu towarzyszyła wysoka temperatura, aby przenieść pożar z jednego brzegu na drugi. I odbywało się to bez większego problemu. W ciągu najbliższych paru godzin ogień strawił główną przepompownię, przez co miasto zostało odcięte od wody. Strażacy, nie mając czym walczyć, wkrótce się poddali. Parę godzin później ogień dotarł tutaj, czyli do centrum miasta, gdzie było już dużo więcej budynków wykonanych z cegły. Ale żywioł, a właściwie ogromna temperatura ognia poradziła sobie również z taką przeszkodą. Według relacji świadków topił się nawet marmur, co jest praktycznie niewyobrażalnym zjawiskiem. Natomiast miasto miało bardzo dużo szczęścia, dlatego że dwa dni po rozpoczęciu się pożaru na miasto spadł delikatny deszcz i nieco ugasił pożar, ale przede wszystkim w tym czasie przestał wiać wiatr, przez co pożar nie rozprzestrzeniał się na dalsze części miasta. Nieprzypadkowo znajdujemy się przed Chicago Water Tower, dlatego że był to jeden z niewielu budynków, którym udało się przetrwać ten straszny kataklizm. Niestety podobnego szczęścia nie miało 18 tysięcy innych budowli miejskich. Sumarycznie prawie 1/3 mieszkańców straciła dach nad głową. Obraz zniszczeń był niewyobrażalny. Przez długi czas nie dało się nawet oszacować strat, dlatego że ruiny były zbyt gorące, aby móc po nich chodzić. I takich obliczeń dokonano dopiero parę tygodni później. Wtedy okazało się, że pożar pochłonął prawie ćwierć miliarda dolarów, co w tamtych czasach było kwotą niewyobrażalną. Ale to nadal nie wyjaśnia nam przyczyn pożaru. Jednoznacznie określono, zaraz po jego ostatecznym ugaszeniu, że pełną odpowiedzialność za jego rozpętanie ponosi krowa. Jakkolwiek irracjonalnie to brzmi, to miało do tego dojść dokładnie w tym miejscu. Wtedy stała tutaj drewniana szopa przy ulicy Dekevon Street w Chicago. I krowa, która bardzo niecierpliwiła się, dlatego że nie została jeszcze wieczorem wydojona, no z nerwów kopnęła w lampę naftową, która następnie podpaliła słomę, szopę
a następnie całe miasto. Oczywiście winę finalnie zrzucono nie na krowę, ale na jej właścicielkę, Catherine O'Leary. Ona idealnie pasowała do profilu sprawcy. Była to imigrantka pochodząca z katolickiej Irlandii. Była to w tym czasie grupa społeczna, która była dość mocno szykanowana i zrzucano na nią wiele przestępstw. Jednak dziennikarz, który po raz pierwszy przypisał Catherine O'Leary winę za całą sytuację, 22 lata po tym wydarzeniu przyznał się do tego, że całą historię zmyślił. Natomiast na pamiątkę tych wydarzeń, na pamiątkę tego domniemanego wydarzenia z krową, w tym miejscu postawiono pomnik ku czci setek ofiar katastrofy. Ale paradoksalnie, za mną widzicie wybudowaną w tym miejscu chicagowską szkołę pożarniczą. Ale problem nam niestety nadal pozostał, bo jeśli nie krowa, to co? I tak dochodzimy do najbardziej tajemniczej części tego wydarzenia. Dlatego, że według relacji naocznych świadków, w ten dzień z nieba dało się zauważyć spadające kule ognia. Dlaczego miałyby się tam znaleźć? Według jednej z teorii były to odłamki z komety Biela, nazwanej od nazwiska Wilhelma von Biela, austriackiego oficera, który zaobserwował to ciało niebieskie 45 lat wcześniej. Faktycznie, na 25 lat przed wielkim pożarem, na oczach wielu świadków kometa podzieliła się, co według niektórych mogło spowodować powstanie mniejszych kawałków, które podpaliły Chicago. Tę wersję zdaje się potwierdzać również fakt, że w mieście nie znaleziono jednego źródła ognia, a według opinii badaczy pojawił się naraz w wielu różnych miejscach. Poza tym, w okolicznych Stanach również tego samego dnia doszło do podobnych kataklizmów. Oczywiście mogło mieć to związek z suszami, z wysokimi temperaturami, czy z silnymi wiatrami, które w tamtym czasie szalały. A poza tym, przecież kawałki komety powinny spalić się w ziemskiej atmosferze, ostatecznie w ogóle jej nie zagrażając. Jednak pomimo tego, chicagowska katastrofa pozostała jedną z największych tajemnic XIX wieku, której pomimo tego, że udało nam się rozwinąć badania przyczyn pożarów, nie udało się do dzisiaj rozwikłać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.